Dzień dobry. Spotykamy się dzisiaj w świetlicy wiejskiej w Lipsowie. Zaprosiłam panią z Lankowa, panią Beatę, panią Małgosia, Lucyna Bartą Tywielkę i Madzia z Barczewka. A my mieścimy się gdzie? W Lipsowie. Pieczemy pierniczki. Pierniczki będą świąteczne w różnych kształtach, będą lelenie, czyli jelenie, będą serduszka, będą niedźwiedzie, będą gwiazdki, wszystko to, co będzie nas cieszyło. Zapraszam. Do przygotowania świątecznych pierniczków potrzebna jest nam mąka. My mamy tu Basię. Potrzebny jest nam miód, potrzebny jest nam cukier puder, ciut sody, jajeczko i w tym garneczku, co pani Małgosia trzyma, jest rozpuszczone masełko z dodatkiem pierników, z dodatkiem cynamonu i cukry. To wszystko zmieszamy z mąką. Może za dużo nie, bo później będzie. Wiesz, co jeszcze jest nam potrzebne? Żeby te barwniki należy rozpuścić w ciepłej wodzie. Nie. Ale te do wyciskania. Ale niech one sobie stoją w letniej wodzie tam w kubeczku, żeby one były miękkie. Nie ma wody. No i pięknie. Ile jajek? Jedno było. Będzie nam mało, o, już widzę mąki, trzeba będzie dosypać. Żadnych nie dość. Dobra. Na razie nie. Gorąco brałaś? Nie, ja mówię dodatki. Nie, no taką ciepłą. Lelenia. Jeszcze coś odsypać mąką? Nie. A my zrobimy takiego pięknego dzwonu. Tu, żeby mi się nie przypomniało. Tu. Nie będzie się przyklejało? Nie wiem, zobaczymy tu. O, patrz, jaki śliczny. Śliczny dzwoneczek. Ja zrobiłam serduszko. Śliczne. Tak piękny dzwoneczek. Najpiękniejszy. Dobra. O, tu takie małe coś. To. O, gwiazdka. Piękna gwiazdka. O, dobra. Jest gwiazdeczka. Jest serduszko. Bardzo. Dla mnie, tak. Proszę panią, tak, piękne. O, zrobię choineczkę jeszcze, co? I serduszko, i gwiazdeczka. Choineczka. I choineczka. Zrobimy jeszcze choineczkę. Ciak. Mamy choineczkę kolejną. Weź mi te wyciskane właśnie, bo to są chyba buźki.
na bieguna. Start. Kochani, ostatni szlif. Robimy dziureczki do każdego ciasteczka. Proszę bardzo, piękne choineczki nam wyszły, a jaki cudowny dzwoneczek. Jak nam zadzwoni. I wpadają teraz do piekarnika. Życzymy im cieplutko. Ciasteczka się lecą, to my posypkę przygotujemy. Zobaczcie, jaka piękna, kolorowa. Ile tu złota mamy i srebra. Mamy jedną posypkę, przygotujemy. Tu kolejną. Kule arwatne. To będą oczy. Gwiazdki. O, biały cukier. I gwiazdki. Piękne sreberko. Zobaczcie, jakie piękne. I tu nam się rozgrzewają kolorowe, piękne pisaczki. Biały, żółty. I idę sprawdzić do piekarnika, czy pierwsze ciasteczka nam się upiekły. Proszę bardzo, oto nasze pierwsze pierniczki. Zobaczcie, jakie pachnące, jakie piękne. To będzie wyżerka. Dobre są? Bardzo dobre. Tak? Pyszno. I pierwszy pierniczek. Ojej, jak torcik. Dla lelenia tutaj damy oko, żeby nas dobrze. A gdzie to oko jest? Tu, pysk. Proszę, tu też jest oko. A może się już upiekły? Patrzyłam przed chwilką. Tego lelenia zrobiłam. A tu masz wodę przygotowaną. Ale gorąca. No to... Kochani, i kolejne ciasteczka. Pierniczki pachnące. Tu, proszę bardzo. Tu ciągniemy do siebie papierem, a ja ten puszę, tak? Jakie chrupiące. Szeleszczące. Ciach, 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 ciach. I mamy. Chodź, babko. Bo leleń nam się rozwali. Ciach, ciach, ciach. I ciach, ciach, ciach. I do piekarniczka. Na 15 minut w 180 stopniach. Kochani, mamy już upieczone, pięknie udekorowane pierniczki. Następnie włożymy je do tego słoja. Przeczekają, skruszeją, przeczekają aż do świąt. Mam taką nadzieję. I serdecznie dziękuję Małgosi, Beatce, dla Madzi i naszej papa, Lucynce, na chwilę wyszła, za przygotowanie tak wspaniałych pierniczków. Bardzo przemiłe Panie Wam dziękuję za nasze spotkanie w Świetlicy Wiejskiej w Lipsowie. Do zobaczenia.